Witajcie ludzie z tej strony Kryża, to jest kolejny odcinek Enter the Gungeon. Ostatnio nie fajnie się skończyło, więc sobie dzisiaj zagramy Marine. Może być. Mamy 13 kasy. Więc sobie coś kupimy. W jakich cenach ty tutaj masz rzeczy? 6, 6, 7. Nie wiem, może kupimy u niego? Świeższyk, lodowy promień. Wydamy wyjątkowo na tamtego typa. Siedem. Gąbka i co? Przepychacz. Wygląda na pasyw, więc świetnie. Ogólnie też spotkałem pierwszy raz takiego trolla, mam nadzieję, że go spotkamy. Którego nie wiedziałem w ogóle jak opisać to, co on sprzedaje. Diki opisuje to, że sprzedaje po prostu realistyczne jakby przedmioty. I myślałem, że on jest taki, że tylko się pojawia właśnie w... tutaj. Jak zejdziemy na dół. A okazuje się, że... musimy po prostu wydać dość kasy, żeby on się pojawił. W menu jakby głównym. Tak więc trzeba go szukać i wydać całą swoją kasę na niego. Bałem się, że z tym trudniejszym będzie o wiele gorzej. I teraz... co? Boss. Nie. Może nie. Mamy tylko default. Ten właśnie najgorszy na pierwszych bossach, że często musimy sobie radzić tylko defaultową bronią. Co jest dla mnie... na razie za trudne. W większości wypadków. W sensie... Flawless chciałbym zdobywać regularnie na pierwszym bossie. Bo z przechodzeniem to jakoś jeszcze sobie radzę. Czasem. Ja już dawno na pierwszym bossie nie zginąłem. Jak to powiedziałem, to pewnie zginę teraz. Okej, tylko jedna fala. A tu... pokój z niczym. A czy pistolety nawet nie odkryjemy, czy jest tu secret, czy nie. Okej. Tak jest, jeszcze kluczyk. Tak jak mówiłem, narzekam troszkę ten, powybrzydzałem przy tych brązowych skrzynkach. Ale jak nic innego nie będzie, to otworzymy wyjątkowo. Ponieważ potrzebujemy broni, a może akurat się uda. To był błąd, ale wolałem zesić shielda niż Blanka. To, że straciliśmy zbroję, to nie jest problem. 35. Tak. Wiemy, gdzie jest secret. Tutaj jest secret i jest z shieldem. Czy chcemy blank na shielda wymienić? Czy ja wiem? Ale co tu nie wiem? To jest chyba po prostu szyb, nie? To jest pierwszy floor, więc nie mam pojęcia, co to jest. Tu mam jakąś skrzynkę. Też taką. To jest kominek w ogóle? Czy te kropki oznaczają, że to jest kominek? Tak jest. Że te kropki oznaczają teleport, jakby nie patrzeć, ale... wiecie, o co chodzi. Okej, jeszcze tylko boss. Tak więc... idziemy otworzyć obie słabe skrzynki.
Nie idziemy tym razem na dół. Chyba, że się okaże, że będę musiał każdym graczem to zrobić. To wtedy będę musiał to zrobić wcześniej czy później. Ale będę to opóźniał. Aż będę miał po prostu dobry drop na początku, bo z tych skrzynek... Właśnie. Drop nie będzie najlepszy. I nie idziemy do sekretu. I znowu z tą... Dostanę tu hita. Nie ma szans, żebym nie dostał. Właśnie dlatego. Jest za mały dystans, a tutaj to jest... Muszę chyba właśnie go jakoś między platformami po prostu. Żeby tak jakoś kombinować. To jak jest na środkowej, to nie mam za bardzo pomysłu. Jak się ustawiać. Właśnie, za blisko. A to już wiadomo było, jak w pierwszy roll zabiłem, że to się źle skończy. No, skończ z nim. Aj, słabo. Ale akacz. Jako, że zostały nam blanki, to teraz możemy wykorzystać. Tylko jak najbliżej wyjścia pójdziemy. Chyba, że będę się dwa razy teleportował, no to tutaj trudno. Te blanki się zmarnują, jak nie użyjemy. Więc... sobie tak weźmiemy. Teraz zrobimy takie coś. Żeby być bliżej wyjścia. Sprawdzę jeszcze raz, czy nic nie ma w sklepie. Ciekawego. Nie wiem, ale nic nawet w stanie kupić. Aha. Nie mam pojęcia, co to jest. Powiem wam szczerze. Wiem, że mogę wezwać amunicję, ale wolałbym już wyrzucić śnieżkową broń niż uzupełnić amunicję. No chyba, że to naprawdę będzie niedobór broni. Wtedy możemy kombinować w ten sposób. O, świetnie! Pierwszy raz taką sytuacją, że pierwszy pokój na florze to sklep. Nie ma szans chyba zrobić 110. I tu pewnie wyższe ceny, nie? Nie, 30 też. Okej, to jest z tymi latającymi pociskami. Tylko one się będą spełnić. Więc nie powinno być źle, chyba że się zagapię. A to jest bardzo możliwe. To jest ostatnia fala? Ostatnia. Przepraszam. Jeszcze się spełnią. O, tu było przejście w dół. Dobrze wiedzieć. Mamy jeden kluczyk. Na pewno zbierzemy kasę na jeszcze jeden w razie konieczności. Nie możliwe, że tyle, no właśnie. Musi być jakiś spawn jeszcze. Paduszki. I tu mamy zamknięte kluczem przejście.
Mam nadzieję, że zbierzemy jeszcze jeden kluczyk. Ewentualnie kupimy potem. Amunicja... za klątwę. To tak ogólnie klątwa nie jest zła. Bo jest ukryta statystyka. Mogliście widzieć wcześniej, że taki duszek, może nie w tym odcinku, ale w innym, że duszek się unosił nade mną, taki fioletowy. To oznacza, że poziom klątwy nam wzrósł. I to nie jest problem, jak wzrośnie nam raz, drugi. Ale przy jakiejś wartości, nie wiem jakiej, niestety, wtedy spełni nam się duszek przypominający... też duszek. Gdy osiągniemy jakąś tam wartość za wysoką, to spełni nam się żniwiarz, nie duszek, który działa podobnie jak duch w spelunkach. To znaczy przechodzi przez ściany i one-shotuje nas. I niestety nie ma sposobu na jego pokonanie. Widziałem, że ludzi już ścigał ten właśnie kosiarz. I podobno można zmniejszyć swój poziom klątwy, jak się wyrzuci za tam przeklętą broń albo przedmiot jakiś. Ale nie działa to przynajmniej od razu. Albo nie wiem, może jak się go wezwie, bo kosiarza to już po wszystkim i nie da się go odesłać. Dlatego jakby co, jakbyśmy odnowili amunicję przy tamtej statuetce, to już trzeba uważać, co dalej robimy. Co podnosimy, co używamy. Boss, okej. Okay. No już, nie, okej. Okay. Da się to wrócić bez spadania. Da się to zrobić. Tu tylko podstawowi powinni być. Tak zwykle z kosami jest. Znaczy jak są te piły tarczowe. O, nie lubię niebieskich. Kogoś wysadziło. Albo jeszcze nie. Okej, to jest połączenie. Chyba wydam kluczyk na tamto przejście. Zamiast na jakąś brązową skrzynkę. Mam akacza, to coś tam będę mógł strzelać u bossa. Ewentualnie zaśnieżkować go. Okej, jeszcze jeden duszek jakiś? Okej. I tu będzie jakaś pętla. Z tego przejścia... O właśnie, idzie już w górę to przejście. Idziemy z tobą. I straszny pocisk. On po prostu szybciej strzela, nie? A i może się chować jak klasyczny pocisk, okej. I tu jeszcze jeden pokój przynajmniej, no powinien być dokładnie jeden. Aż do połączenia. Okej. Zielona skrzynka. I ołtarz. Tamte skrzynki pewnie rozwalimy, albo tam jedna kupimy. O, właśnie o nim mówiłem. O tobie mówiłem. Zużyjemy nasz active może. I weźmiemy papierosa. Albo to. Podwójne widzenie. Podwójne widzenie powinniśmy mieć gdzieś opisane. Co to robiło? Bo już mieliśmy ten przedmiot. Jest. Tymczasowo podwaja szybkostrzelność. Może być lepsze. Czyli tak. Spacja. I teraz...
Weźmiemy to i to. Chcę, żeby się pojawił w naszym menu jakby głównym. Weź, a nie, będziemy mieli już kasy na kolejny kluczek. Przynajmniej na razie. Uzi się przyda na czyszczenie zwykłych pokoi. W dół Akacz? Okej, okay, na skrylu w dół. Ciebie znamy. Głupota. A to, że drugi straciłem, to już wszystko jedno. Ważne, że pierwszy damage poleciał. Bo nie zauważyłem, jak zespawnował dwóch małych. Jednego widziałem. Aj, strasznie bolesne są te hity. Pojedynczy hit jest najbardziej bolesny. Tam drugi, trzeci to... To już lotto. Oczywiście ten, jak czytałem o nim, to mówi w pierwszej kolejności rozwalać małych i widać dlaczego. Już jest końcówka, więc... Nie będę oszczędzał ślepaków. Mały, a kurczę, taki wkurzający. No. Nawet nie wiedziałem, że tyle małych spełniłeś. Ja cię kręcę. O, to jest nowe. Pierwszy raz to widzę. Ciemny marker. Nie wygląda jakoś. Nie wiem, co w tym wow ma być. Ale mam kluczyk. No może kluczyk sobie zrobimy na kolejne floje, bo tu nie było żadnej super skrzynki. Ajajaj. Jakbym mógł na let's playach siedzieć cicho i się skupiać tylko na graniu. W sumie na live'ach powinno mi lepiej w takim wypadku, bo tam... Aż tak często nie trzeba mówić. Można mówić cicho, ten, skupiam się, przez chwilkę będę cicho. A na YouTubie to nie przejdzie. A jak ja ciebie nie lubię, z tymi twoimi bąblami. Po tobie. Tutaj dodajemy ammo. Uzi jest do zmarnowania po prostu. O ty! Ten stół zaraz właśnie zniknie. Zaraz sam rozwalę ten stół. O, fajnie. Ogień. Mój największy przeciwnik. Nie do pokonania. Ogień jeden. Okej, okay. Tu możemy sobie spokojnie przejść, bez narażenia życia. A jak ja ciebie nie lubię? Jest źle, bo on biega... Okej, już jest mniej źle. W lewo, jest najbliżej. Tylko przesunęło nim typa. Wystraszyłem się, że to tego typa, co był na środku, przesunęło na środek i po prostu za długo się zastanawiałem, co teraz zrobić.
O, ty damo. Ups. Już myślałem, że na koniec hita jeszcze dostałem. Ale mam full health, nie licząc właśnie, że wcześniej straciłem zbroję. Ktoś by powiedział, że używa jakacza, ale chcę to zostawić jako druga build na bossa. Ajajaj. Już nie chcę używać spacji, bo może się okazać, że zaraz będzie... Że nie będzie pokoi do odnowienia przed bossem po prostu tego przedmiotu. A chcę przynajmniej na początku najwięcej obrażeń zadać. A cwaniaczek się za stołem kryje. Sklep. Good stuff. Sporo blanków. I śmieciarz, tak? Nie mam śmieci. Pistolet maszynowy. Tylko w pistolecie maszynowym mi amunicji brakuje. Czy chcę wydawać kasę na pistolet maszynowy? Nawet nie mam tyle. Powiedzcie mi, że tylko on jest w tym pokoju. Ojej. Wow, snajpa. Gdzie snajpy? Nie. Wiecie, co idzie. Ten bombel mnie zasnajpił. A samych snajperów nie ma. No, sporo mi zabrali. Całe serduszko, 1/3 zdrowia. O! Ale ty jesteś straszny teraz. Kto tam jest jeszcze? Dobra. A ten! Tego tu trzeba w pierwszej kolejności rozwalić. Na nich często stracę właśnie, aż za często zdrowie tracę. Dobra. Gdzie jest ten drugi latający? Tutaj. A jeszcze go osłania. Jak będzie gdzieś jakieś serduszko, to się nie obrażę. Okej, okay, Tyle. O, jeszcze boostowani. Trzeba boostującego rozwalić. Jako zawsze nie mogę dopaść. Jest głupi pomysł to, co robię. Dlatego tak się skończyło. Aj, jest problem. Jak zwykle się nie przejmuję ilością zdrowia, to jedno serduszko jednak mnie niepokoi. Jak mi nagrywam, to nie mam takich niebezpiecznych podejść. Nie mam takich pokoi w ogóle. Tylko eksplodują. Zmarnowania kluczyka niestety. Okej. Trzeba mieć tylko na uwadze, gdzie jest laser. Jest oni trafialni jak coś, więc wcześniej czy później liczę, że po prostu ich trafię i tyle. Nie żebym jakoś specjalnie celował. Okej. Ostatni. Staram się po prostu strzelać gdzieś na środek. I czekam, aż go trafię w końcu. Boss, okej.
Jeszcze kilka mamy ścieżek do odwiedzenia. Ten pokój się nie wydaje taki zły. O, jeszcze jeden. Oni się przesuwają? Nie. Co mogło zostać przesunięci? Połączenie pokoi. O nie, jak ja nie lubię tego pokoju. Będą jeździć mi tutaj. Pozwalmy ciebie. Już powinno być spoko. A już widziałem, pakuje się do wózka. Nie ma tak dobrze. A i nie ma tak dobrze. To nie było tyle płytu, ale też trzeba będzie się przejść. Półka serduszka jeszcze tu jest do podniesienia, nie widziałem wcześniej. O, demet. Powiedz, że masz kluczek. Demet. Albo z bossa dostaniemy. Albo zniszczymy niestety. Jest jeszcze malutka szansa, że tutaj gdzieś będzie, ale naprawdę jest mała szansa. Akacz. Okej. Okay. O, jeszcze go nie rozwaliłem, demet. Najgorszy moment na pikowanie. Ale się udało jakimś cudem. Nie ma klucza. I ten pokój. Z tego będziemy strzelać raczej. O! Giniemy. Nie ogarniam walki z czołgiem. Podobno ogólnie jest za trudne, ludzie narzekają i mają ją znerfić, tylko nie wiem, czy już ją znerfili i nie wiem o tym, bo jestem taki słaby. Czy to jest dopiero w drodze? A jak najszybciej się da, trzeba rozwalać minionków. Jest tam gdzieś po lewej. To jest. Nie. Zadajem... Bałem się, że to mi wystrzeli pociskami. Nie mam pojęcia, co mi wystrzeliło pociskami. Najmniejszego pojęcia nie mam. Nie mam pojęcia, skąd oni... O, stąd strzelają. Naprawdę nie mam pojęcia, skąd są pociski. Widzę czołg. Na cwaniaka mówię, że o, mogę drugą stronę olać. Po czym dostaję z tamtej strony. O, nacisnąłem kół. Przysięgam. Zginę tu. Okej. Okay. Nie jestem zadowolony z tego podejścia. Nic tu nie było takiego specjalnego. Żadnej specjalnej broni. A dobra, niestety raz na jakiś czas taki musi być. Dzięki wielkim ludziom, że oglądaliście. I do następnego jazdu. Żegnajcie.